Cześć wszystkim, znowu Pan 7, a to nowa seria z Baldur's Gate 3, tak jak prosiliście. Ojej, mam dla Was przedługi wstęp. Jeżeli chcecie wiedzieć, co mam do powiedzenia, to słuchajcie, jeżeli nie, przebijcie do tego momentu, gdzie zaczniemy tworzenie postaci. Ta gra jest strasznie nahypowana i osobiście nie wiem czemu. Ma przytłaczająco pozytywne opinie na sieci. Ludzie lubią się rozpisywać, jak to grają w nią godzinami pod rząd. A dla mnie to na odwrót. Jestem od hype, jestem przeciwny. Jakby to ująć. Nahypowany na tą grę, ponieważ oglądając wszystkie materiały dostępne przed premierą, jakby nic mnie w tej grze nie zainteresowało. Dobrze, żeby może trochę obronić moje stanowisko, powiem, co na pewno ta gra... Co wiem, że ta gra na pewno będzie miała dobre. Na pewno ma piękną grafikę, na pewno ma świetnych voice aktorów. I z tego, co widziałem, mechanicznie również jest świetnie zrobiona. Okej, ale w RPGach mnie najbardziej interesują dwie rzeczy. Fabuła i ciekawe postacie. I z materiałów dostępnych na internecie nie doświadczyłem żadnego. Więc tak, że już mamy mówić ogólnie, główna oś fabularna ma się rozwijać wokół Illithidów, którzy próbują przejmować, zamieniać ludzi w zombie czy coś takiego, w potwory. Nie jest jakiś super innowatorski pomysł. Morrowindzie też to się to samo działo. Dagotur zamieniał ludzi w zombie, a raczej w potwory jakieś. Więc to nie jest jakby innowacyjny motyw, nie ma w tym dla mnie nic ciekawego. A wszystkie postacie, jakie widzieliśmy na jakichkolwiek trailerach, są tak sztucznie, takie sztampowe teksty sadziły, że po prostu stwierdziłem, że ta gra będzie nudna. I w ogóle mnie nie obchodziło granie w nią. Ale dobrze, poprosiliście o nią, to macie. Mam nadzieję, że ta gra przekona mnie, że się myliłem. Mam nadzieję, że będzie ciekawa fabuła, ciekawe postacie i że odszczekam to, co powiedziałem. Ale póki co przygotujcie się na to, że będę narzekał. I to dużo. I to już uruchomiłem grę, żeby zobaczyć, jak działa. I już mam dużo rzeczy, na które mogę narzekać, więc przygotujcie się na to. Jeżeli wam się to nie podoba, to możecie wyłączyć, proszę bardzo, ale z tym przekonaniem możemy zaczynać. Dobrze. Tu jest chyba jakiś błąd w tłumaczeniu. Wybieramy poziom trudności. Tutaj powinno być napisane trudny, tutaj normalny, a tutaj game journal. Lubię na początku grać na normalnym poziomie trudności, żeby poznać grę, co to zrobimy w tym przejściu. Dobra, i to jest już intro? To już jest intro, no to zamknę się na chwilę. Thank you.
intro jest absolutnie ohydne. Dobra. Stwórzmy sobie postać. Myślę, że tak, będę kontynuował moją tradycję zaczęto od Icewind Dale'a poprzez Świątynię Złych Żywiołów i co-op w Neverwinter. Zagram sobie bardem. Z założeniem, że zobaczymy, jak bardzo tą grę możemy przechodzić dyplomatycznie. Zobaczymy. Dobra. Po pierwsze, coś, co na pewno dużo ludzi na internecie zwróciło. Budowa ciała. 1, 2, 3, 4. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, mamy baby, mamy chłopów, mamy chuderlaki, mamy grubasów. Ale żyjemy w takim wieku, w którym nie można tego napisać, więc mamy 1, 2, 3, 4. Dobra, będę chuderlakiem chłopem, bo taki mniej więcej jestem w rzeczywistości. Tutaj są jakieś gotowe postacie, oczywiście nic z tego nas nie interesuje. Dobra, rasy. Więc tak, zastanawiałem się, czy grać półelfem, czy elfem. Przy okazji tak, spójrzcie na te statystyki. Tutaj są startowe statystyki dla barbarzyńcy. Zauważycie, przełączając między rasami, nic się w nich nie zmienia. Rasy mają dużo mniejszy wpływ niż w trzeciej edycji. Przy okazji, kompletnie nie jestem zaznajomiony z piątą edycją, a ta gra działa na piątej edycji Dungeons & Dragons. Więc jedyne, co mi wiadomo o tej edycji, to tyle, co poznałem grając 5 minut początek. Więc wasze domysły są równie dobre jak moje w większości, ale jak widać, rasy mają dużo mniej znaczenia, więc zacząłem patrzeć. Tak, widzę, że półelf dostaje biegłość w paru takich broniach, jak widać. Włócznia, piki, halabardy, lekkie zbroje, nic mnie z tego nie interesuje. Natomiast elf dostaje długie miecze, krótkie oraz łuki. No, już by bardziej pasowało do mojej postaci, więc zagramy sobie elfem. Przy okazji jest jeszcze coś takiego, no właśnie, jest trochę nowych ras, jest drow. Nie są nową rasą w Faerunie, ale w Baldur's Gate 2 nie mogliśmy grać drowem. Jest coś taka gitianki, kompletnie nie wiem, o co w tym chodzi, ale tak, przeczytajmy opis. Trwający setki lat niewola łupieżców umysłu czyniła z gitianki lud bezwzględny i nieugięty. Rycerze gitianki przemierzają morze astralne na grzbietach czerwonych smoków, uzbrojeni w srebrne miecze, psioniczną moc, tropiąc nawet najmniejsze ślady iltickiej plagi. Okej, to jest ta pani, która siedziała obok nas i dostała w oko Robala jako pierwsza. Należy do tej rasy, więc myślę, że warto się zaznajomić z nią. Wydaje się, że będą mieli pewne znaczenie fabularne. Poza tym, standardowo możemy grać sobie pseudosmokiem, czyli smokiem furasem. Ciekawe, nie mają nic ciekawego, tylko prędkość. I tyle? No, tyle. Dobra, bierzmy elfa. Mamy dwie podrasy. Elf leśny, który jest szybszy, i elf wysoki, który ma zaklęcie. Okazuje się, że możemy wybrać, jakie to będzie zaklęcie. Więc tak, 1d10 obrażeń od ognia wydaje się, że dosyć szybko przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Chyba, że w tej grze są mechaniki jak z Divinity, że można podpalać rzeczy, więc może mieć takie zastosowanie. Ale tak jak mówię, moja postać ma być raczej dyplomatyczna. Więc tak, mamy różne zaklęcia dające obrażenia. Mam osłonę przed orężem. Mamy przyjaźń. Wezmę przyjaźń. Jeszcze co tu mamy? Światło. Magiczną dłoń. To ciekawe. Może być jakaś telekineza. Coś takiego. Domyślam się. Pomniejsza iluzja. Brzmi nudno. Prawdziwe uderzenie. Też brzmi nudno. Więc wezmę przyjaźń. Ciekawe mnie, jak będzie można to używać. Brzmi na coś, co powinno się przydawać przez większość gry. Dobrze. I tak, poza tym... O, kolejne narzekanie. Nie podobają mi się, przynajmniej te startowo, ubrania postaci. One zdecydowanie nie wyglądają
średniowieczno. One wyglądają jak Hollywood jest reprezentowane średniowiecze. A to jest bardziej współczesny szyk, który jest zrobiony ze skóry i w ten sposób ma udawać średniowiecze. A to nie jest jak wyglądały ubrania w średniowieczu, więc ogólnie ubrania mi się póki co nie podobają. Tak, jakbym powiedzieć dlaczego, to spójrzcie na tuniki. One mają tutaj takie wcięcie zawsze, prawie wszystkie mają wcięcie. To jest rzadko spotykane w prawdziwych średniowiecznych tunikach. Więc nie, stroje nie wyglądają nic średniowieczno, przez to mi się nie podobają. Ale dobra, mniejsza o to. Bierzemy barda. Dobra, i teraz możemy wybrać dodatkowe rzeczy. Czyli tak, mamy sztuczki, czyli domyślam się, że to są czary już zerowego poziomu, mam nadzieję, że dobrze to interpretuję. Mamy również kilka rzeczy do wyboru. Obrażenia, mech. Wyłączmy to sobie. Osłona przed orężem już mieliśmy wcześniej dostępne. Przyjaźń. Przyjaźń już mamy i nawet nam tutaj zaznacza, że ej, to zaklęcie już masz, to sobie nie bierz drugi raz. Ale co możemy wziąć? Wezmę światło. To może się okazać przydatne. Słona przed orężem. Okej. Okay. Zobaczmy to. Otrzymujesz tylko po wyobrażeniu ataków obuchowych, kłutych i ciętych. Okej, okay, przez dwie tury. No to nie za długo, ale zobaczymy, może się przyda. Dobra, i mamy czary. Dobra. Więc tak, standardowy wybór proponuje kojące słowo. Mamy na poziomie pierwszym dwa czary leczące leczenie ran oraz kojące słowo. Gra proponuje nam kojące słowo wziąć na początek, więc chyba się ku temu chyba to wezmę. Różnią się tym, że leczenie ran leczy więcej, ale to jest standardowa akcja. A to jest akcja dodatkowa, czyli może być zamiast ruchu wykonana. Więc to brzmi ciekawiej. Co jeszcze mamy? Mamy sen, czy uśpienie. To zawsze trzeba brać, bo to zawsze działa. Poza tym mamy jakieś przyjaciel zwierząt. Przekonaj zwierzę, żeby cię nie atakowało. Fałszywe podszepty. Rozmawiaj ze zwierzętami. Jeżeli ta gra ma podobne mechaniki co Divinity, to rozmawianie ze zwierzętami powinno być dosyć częstą opcją, więc to sobie też weźmy. Poza tym, co mamy jeszcze? Zgubę mech, zauroczenie osoby. Przebranie się. Magicznie zwiększenie swoje. Okej, ciekawe, ale nie. Fałszywe podszepty, blask fairy. Piórko opadanie, to również brzmi na coś przydatnego. Heroizm. Jakieś bonusy do obrony i do punktów wytrzymałości, szybkie nogi. Dobra, wezmę falę gromu. Brzmi jak Fusroda. Ponieważ bardziej mnie interesuje to, że odrzuca przeciwników. Brzmi jak coś, co może mieć ciekawe zastosowanie. Dobra. Instrument początkowy. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Ale zobaczcie na inne instrumenty. Bębenek. Okay, dziwnie wygląda na plecach. Bębenek nosić flet. Flet jest trochę za duży. Flety nie są aż tak duże. Ale okej. Okay. Lutnia. To by było niewygodne. Przyciskać się przez jaskinię z czymś takim. Mamy też lirę. Która po prostu jest brzydka, więc weźmiemy skrzypce. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale z wyglądu najbardziej mi się podobają. Dobra, teraz tak. Nasze pochodzenie. Pochodzenie wpływa, z tego co rozumiem, na startowe umiejętności. Interpretuję wszystko to tak, jakby interpretował w 3,5. Czyli z jakiegoś powodu nie możemy sobie wybrać dowolnych umiejętności, jakie byśmy chcieli mieć na początku, tylko mamy startowy zestaw dla naszej klasy i plus mamy dwie zdolności, znaczy dwie umiejętności, które dostaniemy z pochodzenia. Przy czym to się nie sumuje. Więc tak,
Zobaczcie, co tutaj mamy. Percepcja, oszustwo, występy, perswazja. To dostaniemy za darmo. Nieważne od tego, co tutaj wybierzemy jako pochodzenie, to dostajemy za darmo, że jesteśmy bardem. A te dwie dostajemy z naszego pochodzenia. Problem jest taki, że te rzeczy mogą się nakładać. Na przykład, gdybym chciał wziąć szlachcica, na przykład interesuje mnie historia, chciałbym, żeby moja postać była historycznie obeznana, to niestety szlachcic ma również bonus do perswazji. Moment, dobrze to interpretuję? Tak. I wtedy zobaczycie, że perswazja nadal mam plus 5. O nie, momencik. Tutaj nie mam perswazji. Tutaj mam perswazję. Nie, mam perswazję. Czekajcie. Czy ja to dobrze widzę? Dobra. Tutaj mam plus 5, a jeżeli wybiorę szlachcica, który ma bonus do perswazji, nadal mam plus 5. Więc wtedy to mi się marnuje. A z tego, co rozumiem, nie dostaję nic w zamian. Zobaczcie, tutaj mam ile zdolności? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A jako szlachcic mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, też sześć. Co mi tu znika? Występy. Gdzie się podziała perswazja? Przed chwilą była. Percepcja. Okej, tutaj jest perswazja. Tutaj jest perswazja. Momencik, a gdzie się podziało? Występy. Co tu się dzieje z tym menu? Za każdym razem coś innego pokazuje. Zobaczcie, teraz nie mam percepcji. Jak kliknę tak, to mam perswazję. Nie rozumiem. W każdym razie, z tego co rozumiem, to się nie sumuje. Więc wybierając szlachcica, rozumiem, że będę miał mniej punktów zdolności, niż gdybym wybrał coś innego. Więc weźmy artystę. No, da akrobatykę i występy. I nadal będziemy mieli perswazję o stóp, oszustwo i zastraszenie. I percepcję. Coś nam zniknęło? Percepcja? Nie. Nie rozumiem. Dobra, weźmiemy bonus artystę. Zobaczymy, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Jeszcze nie dalej. Teraz te cechy. To jest jedyne i słuszne rozłożenie cech. Mówię słuszne nie dlatego, że uważam, że to jest optymalne rozłożenie cech, ale dlatego, że gra nie pozwala nam tu za dużo zmienić. Po pierwsze, chciałbym mieć 18 charyzmy. Powiedzmy, odejmę sobie zręczności. A nie, okej, dobra. Dobra, źle to zrozumiałem. Jeżeli chcę sobie odjąć kondycję, to nie mogę tego dodać do zręczności, bo mam za mało punktów cech. Okej. Dobra, źle to zrozumiałem na początku. Myślałem, że jeżeli odejmę sobie z kondycji i dodam sobie do zręczności, to by było optymalnie, ale nie. To działa jak w Neverwinter Nights, czyli jak chcemy powyżej 15 sobie dać, to kosztuje nas więcej punktów cech. Okej. Nie chcę tutaj za bardzo nic więcej ujmować, bo okej, siła nam się nie przyda, ale mądrość daje nam rzuty obronne, więc tego nie chcę obniżać. Inteligencja też daje rzuty obronne? Jakie inteligencja daje rzuty obronne? Nie wiem. Więc też tego nie chcę obniżać. Kondycję mogłem obniżyć o 1, ale to nic ciekawego nie dostaniemy. A to czy mam 12 czy 13 nie ma żadnego znaczenia, bo to nie zwiększa wtedy modyfikatora. Widzicie, jest dokładnie to wszystko to samo, więc dlaczego nie możemy losować sobie cech? Co jest złego w tworzeniu OP postaci przez to, że chciałbym tutaj spędzić godzinę na losowaniu statystyk i je przydzielać tak jakbym chciał? To jest gra singleplayerowa, kogo to obchodzi? Nie rozumiem, ale dobra, mamy co mamy. No dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o grywalne rzeczy. Przejdźmy do
wyglądu. Ten wygląd mi się jako tako podoba. Właśnie, tutaj możemy sobie gender wybrać. Widzicie, nie ma to żadnego znaczenia. Może podczas gry będzie miało, ale... Dobra, czy jakaś twarz lepiej wygląda? Nie, ten chyba najlepiej wygląda. Ten bardzo azjatycko wygląda. Dobra, niech będzie ten gość. Głos. Where to next? Health. Be wary. It's opened. More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. Ten brzmi dosyć dystyngownie. Mam jeszcze inne głosy. Health. Be wary. Oczywiście możemy wybrać sobie kobietę, ponieważ czemu nie? It's opened. More of those wretched. There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. Wygląda na to, że teksty są takie same, tylko lektor jest inny. Hells, be wary. It's opened. More of those wretched. There's ma- Where to next? Hells, be wary. This place is trapped. Dobra, odcień. Niech będzie blizny. Dojrzałość dodaje nam zmarszczek, więc nie. Jesteśmy piękni młodzi. Jeszcze piegi. Nie, elfi nie mają piegów. Gęstość piegów, pigmentacja, możemy sobie zepsuć skórę jak chcemy. Jest tutaj jeszcze również kolejna opcja ukryta, znaczy jaki organ rozrodczy chcemy mieć. Aż okazuje się, że to jest dosyć ważna kwestia w tej grze. Jest, nie widać tej opcji, ponieważ wyłączyłem nudity, golactwo wyłączyłem, więc jeżeli ktoś chce horny grę, to rok temu nagrałem Amayui, więc niech sobie to obejrzy, a to jest gra RPG, mam nadzieję, więc nie będzie takich rzeczy. Przy okazji nadal czekam na komentarze w stylu kiedy Labyrinth Meister. Dobra, to tyle co tu możemy, nie, możemy sobie jeszcze dołożyć. Dobra, elf powinien mieć jakiś skromny tatuaż. Walnijmy sobie jaskółki, ponieważ czemu mnie? Kolor tatuażu. Możemy sobie walnąć niebieski tatuaż? Okej. Styl kolczyków. Elf powinien mieć kolczyki. Nawet jeżeli to pedalsko wygląda, ale... Fuj. Dobra. Kto chciałby nosić taki kolczyk? Przecież to ma niezerowa szansa, że podetniesz sobie gardło czymś takim. Ale dobra. Przewińmy coś do tego, co na początku było. Okej, niech będzie. Będę dosyć neutralnie. Powiedzmy jak na elfa. O, fuj. Dobra. Co jeszcze możemy zmienić? Oczy, niech zostanie. Makijaż. Nie. To w sumie wygląda trochę jak elfy z Wiedźmina naszego polskiego. Więc nie, zostańmy przy tym. Włosy. Jest dosyć duży wybór włosów, muszę przyznać. To jest spoko. Ten szyk mi się całkiem nawet podoba. Nie będę wam za bardzo pokazywał innych, bo nie chcę mi się przewijać przez nie. Jest ich naprawdę dużo. Ale ten mi się podoba, więc zostaniemy przy nich. Kolory włosów. Dajmy sobie jakiegoś blondaska. Jaśniejszego. Okej. Pasemka. Niech zostaną, nie znam się na tym. Dobra, to tyle. Jeżeli chodzi o kustomizację postaci. Jeżeli oglądaliście filmiki na internecie, na pewno spotkaliście się z narzekaniami, że o, dlaczego nie mogę sobie zmienić wysokości kości twarzy, czy coś takiego. Ludzie, to nie jest ważne. Gra RPG nie jest ważna przez to, że możesz sobie zmieniać ten suwakami wygląd twarzy, że możesz sobie maszkarę potwora zrobić.
Baldur's 2 miał jeszcze mniej opcji kustomizacji i to wcale nie przeszkadza, więc jak dla mnie ten argument, że mam kustomizacji z gry RPG. Mniejsza o to. Dobra. Punio. I po 20 minutach możemy w końcu zaczynać. No to sru. A, nie sru. Zapomniałem. Potrzebujesz strażnika. Kompletnie nie wiem, kim jest strażnik. Zakładam, że to będzie nasza waifu. Więc wybierzmy coś, co nam się będzie podobać. Więc tak, żadna z tych opcji nie jest czymś, koło czego moja postać chciałaby się obudzić nad ranem. Więc zostają nam... O, fuj, ale brzydka fryzura, dobra, zostają nam elfy. Albo możemy wybrać elfa z pieprzem. I to brzmi jak ciekawa opcja. Więc wybierzmy elfa z pieprzem. Dobra, mamy dwie podrasy. I dobra, tutaj mamy dwa wybory. To jest sensowna ilość pieprzu, a to jest pieprzniczka ci się rozsypała i wsypała cała do zupy. Więc oczywiście wybierzemy to. Możemy sobie również dostosować. Ta twarz trochę średnio wygląda. Mamy coś ciekawszego. Wszystkie mają wielki nohal. Ta ma chyba najmniejszy nos. Dobra, zostaniemy przy tobie. Wyglądasz najmniej wieśniacko z dostępnych opcji. Czy coś chcemy tu zmieniać? Nie, też będziesz piękna i młoda. Bla, 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 bla. Zaufam standardowym opcjom. Ta fryzura może nie wygląda olśniewająco, ale jesteś zdrowym. Dobra. To tyle. To w końcu możemy wyruszać, tak? No to jedziemy. Dobra, to wyglądają na wrota Baldura, zakładam. Też nie jestem pewien, bo nie widać morza. Wrota Baldura są nad morzem, z tego co... Dobrze, co mi... Pamięć nie oszukuje. Jest najgorszy możliwy sposób dla strażnika. Umieścić go 500 schodów od alarmu. Wilhelm Scream. Okej, to jest chyba to, co mówiliście wcześniej, wspomnieliśmy, te Githyani, czy jakoś tak? Wygląda na to, że oni polują na Illithidów. Myślałem, że Faerûn dorobił się własnych sił powietrznych, smokowych, ale chyba nie. Z tego, co przeczytaliśmy na początku, wygląda na to, że nie. Proszę uważać z miotaczem ognia, my tu jesteśmy na pokładzie, więc... Nie chcemy spłonąć żywcem. Ciekawy sposób na teleportację. Teraz
zacząłem zastanawiać, co ci właściwie jeźdźcy robią na tych smokach. Jaką oni wartość dodaną wprowadzają do tego combo? Tyle w temacie. Jesteśmy na statku Elitidów. Nie wiedziałem, że Elitidzi mają statki. Do tej pory myślałem, że Elitidzi tylko siedzą pod ziemią. I to by byłoby w sumie lepiej dla wszystkich, ale wygląda na to, że również latają. Teraz latają, tak? They final. Okej, dobra. I weźmy jakieś kapsule hibernacyjnej. Dobra. Narzekania ciąg dalszy. Dlaczego trzymali tutaj gościa w kapsule w pełnym ubraniu i z uzbrojeniem? Mamy ręczną kuszę. W tym momencie, kiedy Illithid wsadzał ci robala w oko, mogłeś po prostu wziąć tą kuszę i mu strzelić również w oko, ale nie. Dobra, załóżmy, że gra po prostu uprościła. My byliśmy bezbronni, byliśmy obezwładnieni, byliśmy rozbrojeni, tylko po prostu teraz postać szybko znalazła coś i mamy coś. Nie wiem, w Baldurze byliśmy nadzy, kiedy byliśmy w więzieniu Irenikusa. Pierwszą rzeczą, którą musieliśmy znaleźć, to odzyskać jakikolwiek sprzęt, więc dlaczego? Dlaczego? Nie rozumiem. Dobra, ale przygotujcie się, będę dużo narzekał. Dobra, że startowe uzbrojenie, mamy dwie potki. Skrój, zwój używienia. Okej. Mamy brelok na klucze, mamy sakwę alchemika. Mamy worek z zapasami obozowymi. Mamy, wygląda na to, że jedyne zapasy obozowe. Czy to znaczy, że możemy raz sobie przespać się? Pewnie tak. Mamy prosty kaftan, który ma KP 11. Skórzane buty. Ubranie można sobie zdjąć. I mamy gacie. Przy okazji... Tak. Gacie też możemy sobie zdjąć. Tak wygląda elf bez gaci. Przynajmniej w wersji ocenzurowanej. Nie wiem, dlaczego to jest w grze, ale jest. Dobra. Momencik. Gdzie jest moja koszula? O, dobra, tu jest moja koszula. No dobra, załóżmy to z powrotem. I... Co, mamy tutaj nasze zdolności. Wszystko to, co wybraliśmy, plus bardowską inspirację, która domyślam się, że jakoś będzie się rozwijała. Mamy jeden punkt sztuczek? Dobrze to rozumiem? Nie wiem, zobaczymy. Mamy jedną komórkę. Nie, mamy dwie komórki czasu poziomu. Znaczy komórki czarów. Czyli domyślam się, że możemy dwa czary rzucić przed odpoczynkiem. Mamy jakieś inne akcje. No dobra, to się będzie chyba wszystko wyjaśniać. Might still be stuck inside if we hadn't been attacked. Tak.
Dobra. Kolejne narzekanie. Naciskając Alt, podświetlają nam się rzeczy, ale niektóre. Okej. Okay. Przy sobie. Na przykład jest dużo rzeczy, których możemy wchodzić w interakcje. Które się nie podświetlają, kiedy nacisnę Alt. Szkoda, bo przez to trzeba skanować otoczenie, najeżdżając myszką na wszystko i szukać, z czym możemy wchodzić w interakcję. Ja domyślam się, że w tej grze chyba wchodzenie z interakcjami z różnymi dziwnymi rzeczami jest chyba dosyć ważne. Tylko spójrzmy na to w lęgarnię. Śledztwo. Zbadaj kać. Testy umiejętności. Okej. Okay. To widziałem na nagraniach na internecie. Najdłuższa i najbardziej nudna animacja kostki, jaką można było wymyśleć, więc przygotujcie się do tego, że będę ją skipował, bo zdaje się, że dosyć często ona występuje. Casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Otóż nie. Najmniejszy dotyk nie sprawi, że rozsypią się w proch. Najmniejszy dotyk sprawi, że wybuchną nam w twarz i zada do obrażenia. Tyle zdążyłem już samemu wywnioskować, więc nie dotykajmy tego. Might be other survivors. Okay. Wonder who was inside. Not everyone made it out alive. Ciekawe, czy tutaj nam zada obrażenia to coś? Chyba nie. Dobra, nie próbujmy. Gram w Baldura. Dobra. Przejdźmy przez zwieracz. No to już chyba trochę za późno. Dobra. Chwilę się temu przyjrzymy. Zapiski i litidów. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Okej, to ciekawe, bo tu mamy martwego goblina. Dzięki za to. Mózg w słoju. Całość otoczenia jest pięknie ohydna. Więc to jest chyba coś, co można pochwalić. Zdecydowanie nie chciałbym się znajdować w sytuacji naszej postaci obecnie. Dobra, wybaczcie, jeżeli nie będę tutaj zbyt dużo komentował. Ten fragment już przeszedłem, więc trochę mniej więcej wiem, co tu się będzie działo. Trochę, niezbyt dużo. Tutaj coś... Ktoś do nas mówi. To save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Z kim rozmawiam? Z osobą czy mózgiem? A newborn. Born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person. Ciekawe. Jak wcześniej grałem, to ten rzut mi się udał i dowiedziałem się, że to jest łupieżca umysłu. Czyli, jak by to ująć? Pierwsze stadium tego, co nas czeka w przyszłości, jeżeli nie pozbędziemy się Robala. I zdecydowanie to nie brzmi jak coś, jak nasz przyjaciel. Więc nie pomożemy ci. Kij ci w głowę. Fuj. No cóż. Dla niego chyba lepiej będzie w ten...
skończyć to w ten sposób. Dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Mózg w słoniu. Nie, to nie jest ciekawe, to jest obrzydliwe. Środkowanie kamery. Kliknij dwukrotnie, by Dobra. Coś tu jeszcze mamy? Chyba nie. Brains. Curious. Nieważne. Dobra. Nie wiem, co by wynikło z tego, gdybyśmy próbowali pomóc tej osobom postaci. Ale nie jestem ciekawy. To nie jest miejsce, w którym spotkamy wielu przyjaciół, więc idźmy dalej. Dobra. Coś tu jeszcze więcej mamy? Chyba nie. Na to, że jeszcze nie przywaliliśmy w ziemię, ale dalej lecimy. Okej. Byłby dobry moment, żeby się stąd ewakuować. Lepiej w jakiś sposób, który nie skończy się połamanymi nogami. Albo nogami w szyi. O! Książę Persji! Znaczy, księżna Persji. This is your end. This is the end of your summit. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword. And a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Ugh. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Flakith blesses me this day. Together, we might survive. To jest chyba ta pani, którą widzieliśmy na filmie. Skąd mam, że jestem opętańcem? We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Niezbyt wesoła perspektywa. Mind flayers. Gaikami, łupiesz sami umysł, tylko... Czyli to co... Domyślam się, że to chodzi o to, co przed chwilą zabiliśmy, więc... Zmienimy się w łupieżców umysłów, na pewno? Na pewno jakoś można temu zaradzić. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Okej, nie jesteśmy w sferze materialnej, jeszcze ciekawej. Innymi słowy, wlecieliśmy do piekła. Dobra. Walka. Szykuj się do walki, bla bla bla. Mam poważne pytanie. Gdzie jest nasza waifu? Zamówiliśmy sobie drowkę, a dostaliśmy coś takiego. Możemy zobaczyć twoje stacje? Nie. O, zmarnowałem twoją akcję. Ponieważ kliknąłem C, bo chciałem zobaczyć twoje stacje. Okej, okay, to nie jest ta Majui, nie mogę tego cofnąć, więc... mniejsza o to. Dobra. Mamy kuszę. Fajnie, że pokazuje procent trafienia. Szczelmy sobie. Okej, okay, po nim. Tutaj mamy zapis logów bitewnych. Używa atak dystansowy. Tak, przy okazji tutaj mamy chyba... Tutaj chyba mamy rozpiskę, co dokładnie nam wyszło. Więc tak, wyrzuciliśmy 6. Dosyć słabo, ale mamy plus 2 zbiegłości, plus 2 ze zręczności, czyli łącznie 10. Diabliki mają KP 7, co ciekawe, że istnieją postacie, które mają KP mniejsze niż 10. Ale najwidoczniej tak działa D&D 5 edycji. No więc łatwo będzie je trafiać. No i co? I co poza tym?
Rzut na obrażenia 4, 1d6 plus 2, modyfikator... O! Zręczność modyfikuje obrażenia broni dystansowej. Ciekawe, to jest nowa rzecz. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? Mamy drugiego diablika. Możemy użyć bardowskiej inspiracji. Mogę 3 razy tego użyć do czasu długiego odpoczynku. Cokolwiek to znaczy, pewnie się dowiemy niedługo. Użyjmy. Dobra, ty trzymaj, pani. My spierdzielamy. A ty... Gdybym nie zmarnował twojej akcji, to teraz byś zaszarżowała na któregoś z nich. Ale ponieważ to nie będzie możliwe, to po prostu podejdź. To jest jeszcze jedna rzecz, której nie rozumiem, ale za chwilę zobaczymy. Podejdź do niego i mam nadzieję, że emitujesz strefę wokół siebie. Dobra. Czy mogę cię jakoś obrócić? Chyba nie. Dobra, stój tutaj. Trafił mi z tym pociskiem, fajnie. A tak wręcz? Dobra. Wcześniej mi się zdarzyło, że podszedłem do gościa i on mimo to użył ognistego pocisku, ale teraz już tak nie było. Teraz już zaatakował wręcz. W każdym razie nic im się nie udało. Dobra, nasza. Ładnie. Nic więcej nie musimy robić. Ty chyba ciachniesz i go ubijesz, tak? Dokładnie. Przy okazji. Zauważcie, że nie mamy żadnego miejsca na bełty. Więc po prostu ekwipujemy kuszę i ona ma nieskończoną ilość bełtów. Nie wiem, czy to jest... Będę powtarzał to, myślę, bardzo często, bo to będzie bardzo często racją. Nie wiem, czy to jest cecha D&D 5 edycji, czy to jest po prostu gra tak to zainterpretowała. Że nie ma bełtów, tylko mamy broń i po prostu sobie strzelamy w nieskończoność. Mniejsza o to. Dobra, to by było tyle. Myślę, że bardzo owocny pierwszy odcinek. Trochę zajęło nam tworzenie postaci. Widzimy. Przemierzanie lokacji w tej grze chyba będzie zajmowało dużo czasu. Wygląda na to, że wszędzie będzie dosyć dużo rzeczy ciekawych do zrobienia i interakcji z różnymi rzeczami. Ciekawe, no zobaczymy. Póki co, no. Mam nadzieję, że zdzierżycie moje narzekanie. Będę nadal narzekał, bo czekam, aż ta gra zmieni moje podejście do niej. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.